Cześć kochani, witajcie w Back to School. Przychodzę do was z moją córką Oliwią, która jak zawsze ukrywa się poza kadrem. Zaczynamy od zakupów. Skąd, Oliwcia? Mamy tutaj rzeczy z Empiku, ale w tej siatce są również rzeczy z Tigera i kilka naprawdę fajnych produktów udało mi się kupić. I będą też zakupy w tych ekosiatkach z... Gdzie my byłyśmy? Byłyśmy tam drugi raz w Empiku i jeszcze byłyśmy w takiej księgarni, która się nazywa jak? Dom Książki. Dom Książki i tam kupiłyśmy... plecak! No bo miało nie być plecaka w tym roku, bo Oliwia ma plecak z zeszłego roku w całkiem dobrym stanie, ale Oliwka użyła bardzo sensownego argumentu, który mnie przekonał do tego, żeby jednak plecak kupić. Plecak z zeszłego roku ma tylko jedną... Co ma tylko jednego? No co mi powiedziałeś? Że on był niewygodny, bo miał jedną... kieszonkę. Tak, jedną kieszonkę, jedną przegrodę. I faktycznie jak kupiliśmy ten plecak, pamiętam w zeszłym roku rozmowę z moją bratową, która powiedziała, że ona chłopakom, swoim synom kupuje plecaki z różnymi przegrodami, bo to jest mega wygodne i to i przyspiesza znalezienie odpowiednich książek, zeszytów i jest bezpieczniejsze, bo w jednej przegródce, w jednej kieszonce mam książki, zeszyty, a w drugiej już od śniadanie. Oliwie nieraz się zdarzyło, że tam się coś pokruszyło, nie? Tak. Ze śniadaniówki, bo te zeszyty były po prostu ubrudzone, czy bidon zaczął nagle delikatnie przeciekać. Nie? To było straszne. To było straszne, także tamten plecak wypierzemy i go zostawiamy. Oliwcia powiedziała, że jej się przyda, jako taki drugi dyżurny. Ale na co dzień do szkoły kupiliśmy ekstra plecak i pokażemy go na końcu. Zaczniemy od rzeczy właśnie takich, takich wiecie, jak to powiedzieć, no takich papierniczych, o. Pierwszy co mamy, zeszyt w kratkę, kosztował 6,49 a 4,60 kartek. Wydaje mi się, że taki duży zeszyt może być ci potrzebny już w 5 klasie. Może być, nie? Na jakąś technikę albo coś. Tutaj mamy rachunki z Empiku i z Tigera. I z Tigera, tak. Na rachunku z Tigera jest więcej rzeczy, ale kupowałyśmy też parę prezentów dla mojego chrześniaka na urodzinki. I tak, farbki z Empiku. To jest ta firma Astra, oni mają bardzo dobre produkty. I to są farby akwarelowe, 3+, 12 kolorów. Wyglądał tak. Czy masz jakieś farby z zeszłego roku? Mam taki duży zestaw, ale też mi się przydadzą te. No dobra. Kolejna rzecz, którą kupiłam w Empiku przy kasach, pani mnie namówiła, bo mówiła, że w super cenie są te cienkopisy. Z 25 zł na niecałe 18. Mamy 12 sztuk cienkopisów w bardzo wygodnych tych opakowaniach. Naprawdę wyglądają spoko, co o tym myślisz? Super. Przydadzą ci się? No. Czy pani mnie namówiła niesłusznie? Nie no, przydadzą mi się. Do podkreślania na przykład. No dobra. Kolejna rzecz to są kredki. Kredek można kupić w wielu różnych sklepach i w Tigerze i w Pepco też było bardzo dużo kredek i to niedrogich, ale uważam, że kredki fajnie jest, jak są dobre firmy i to są też Tadlera, 12 sztuk, bo one są bardziej intensywne, tak się nie łamią, są mocniejsze, więc zdecydowałam się właśnie na taki mniejszy zestaw 12, bo też były większe. I teraz pytanie, za ile były te kredki? Ale fajnie. Kredki były za 17,99, a na przykład w Tigerze były takie zestawy, że 3 razy więcej kredek i zadychę. Ja nie neguję i nie mówię, że one są złej jakości, ale nie znam ich, a te już znamy i te wiem, że są super. Kolejna rzecz to są zeszyty i ten Empik, w którym byłam jakby na pierwszych zakupach sama, tam było bardzo mało zeszytów i potem z Oliwcią byłyśmy razem w innym Empiku i kupiłyśmy już dużo takich ładniejszych zeszytów i tutaj kupiłam tak, Mermaid, ta kolekcja z syrenkami, ona jest dość rozbudowana w Empiku, 3,29, 60 kartek A5 i te zeszyty, jaka to jest firma, Interdruk, one mają bardzo fajne kartki, bo czasami są zeszyty takie wiecie, z cienkimi kartkami i też na to zwracamy uwagę, żeby jednak ta jakość była fajniejsza.
Sleep is the best meditation, 3,29, a 5,60 kartek. Tak wygląda w środku, taki czarny zeszycik. Fajny? No super. Czy jednak wolisz różowy? Fajny, bardzo fajny. Taki dla odmiany. Be Real Not Perfect, 3,29. I to jest zeszyt do języka polskiego w linie. Wydaje mi się, że miałaś kiedyś. Tak. Nie? Tak. Nie wiem, czy nawet nie taki sam, albo z tej serii. Miałam i taki sam. Serio? Dobra, w Empiku też kupiłam taki klej firmy Kores. Jeżeli chodzi o kleje, no to też jednak tutaj kieruję się zasadą, że wolę te takich bardziej znanych firm, bo na przykład taki klej No Name z Pepco, to on w ogóle nie klej, nie? Właśnie. Że w ogóle sklejasz jakąś pracę plastyczną i potem te kolorowe kawałki, nie wiem, jakieś tam elementy odpadają. No. No, a to jest taki, taka większa tubka, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze się sprawdzi. I tu już są chyba rzeczy z Tigera. Mamy zwykłą taśmę klejącą, chociaż nie wiem, czy jej nie kupiłam w Empiku. I to nawet z myślą troszkę o sobie, bo taśmy nigdy za wiele. Kupiłam Oliwie na biurko taki pojemniczek i było ich naprawdę dużo w różnych kolorach. Nie pamiętam za bardzo, ile on kosztował, już wam mówię. Oliwie, a może... Słucham? Dla mojego pokoju najbardziej pasuje różowy. No tak, on kosztuje 6 zeta. I będziemy teraz zmieniać Oliwie biurko na trochę większe. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jakie skręcamy. I jakie biurko w ogóle wybierzemy. No i pojedziemy oczywiście do IKEA, bo Oliwia ma pokój umeblowany w tej serii Hemne z IKEA i chcemy na żywo zobaczyć to biurko, bo właśnie dobierałyśmy inne biurko w zeszłym roku, znaczy Oliwia sobie wybierała i ono było takie, bo ona chciała takie mniejsze, żeby było takie, nie wiem, bardziej przytulne? Nie wiem, o co chodziło, no ale w tym roku stwierdzam, że to biurko jest trochę za małe, więc kupimy większe i temperówka, nie wiem, czy ty widziałaś tę w ogóle temperówkę, w takie robaki i to jest taki mini słoik i tutaj jest na mniejsze i na większe. Ale czas. Fajne, nie? No. Nożyczki. Myślałam, że to są zwykłe nożyczki, ale to są te, które tną na taki wzorek. Więc super do wykończenia jakichś kartek na prace plastyczne, czy wiecie, nie wiem, do robienia laurek dla mamusi, tatusia, babusi, ciociusi, kuzynusi. Oliwia lubi robić laurki. I te ołówki, które bardzo lubię i w zeszłym roku w sumie też Oliwia te ołówki jakby zużywałaś, jak to powiedzieć, lubiłaś je, nie? Tak, ale mega fajne. Ale powiedziałaś mi, że one dość szybko się potem zniszczyły. To tutaj się rozerwało. Te gumy? Tak, ta jakby pianka. No łamały mi się, jak je wyrwałam, to już jest to coraz mniejsze. A. No dobra, ale one są za 6 zeta. Przez jakiś czas bardzo wygodnie się ich używa, no bo ja też z takiego ołówka korzystałam u siebie w biurze. Dla mnie to było ok. Tu kupiłam taki zestaw do boksowania palcami dla siebie do biura. Jakbym miała cierpa, żeby mi szybko przeszło. Nie wiem, ile to kosztowało. Widzę taśma klejąca 3 zeta. Te nożyczki były za 4 zł, więc super. Temperówka była za 6. Bardzo fajne są ceny w Tigerze. Jacie. Gra na palce kosztowała 12 zeta, więc w sumie drogo jak na Tigerę. I taka gruba taśma też się zawsze przydaje w roku szkolnym, czy nawet jakieś paczki się wysyła. Plastelina Herlitz i to jest jeszcze z Empiku i tu jest 8 kolorów, takie mniejsze opakowanie, bo Oliwia ma się z zeszłego roku takie całe duże opakowanie. Więc w zależności od tego, jaka będzie potrzeba na lekcję, będzie mogła zabrać większe albo mniejsze. I kupiłam też różne ołówki o różnej grubości. I to było w Empiczku. Zaraz zobaczymy, jak z cenami tych ołówków. Jeden ołówek, no różne są ceny. Złoty 99, 2,99, zależy jaka twardość. I tutaj mamy B ołóweczek. Mamy 7B. 7B kolejny. O, chyba się pomyliłam i wziąłam dwa takie same. Brawo, Olu. I 2H, bo chciałam 4 różne. Bo czasami trzeba mieć właśnie te różne ołówki na technikę czy plastykę. I ostatnia rzecz. To jest terminarz z Tigera. I Oli wciąż zajrzała do siatki i piszczała, jak go zobaczyła. Bardzo fajnie wydany.
W zeszłym roku Oliwka nie korzystała z terminarza. Teraz obiecała, że będzie korzystać. Można sobie tu różne zapisywać spotkania, prace domowe, jakieś większe projekty, bo nie zawsze praca domowa jest z dnia na dzień. Czasami jest, nie wiem, na za dwa tygodnie jakiś tam projekt w większej grupie. School agenda i były właśnie różne te okładki. I mega mi się też to spodobało. Myślę, że to jest wyrabianie dobrego nawyku, żeby dziecko sobie zapisywało wszystko. Tutaj mamy w osobnej dużej siatce duży blok. Czekaj, tutaj coś jeszcze jest? Aha, jeszcze faktura. Jednorożce. Tak, tu mamy wielki blok, który gdzie byśmy go kupiły, pamiętasz? W Pepco. W Pepco, a trzy? Trochę się wymiął, ale tak bardzo delikatnie. I one fajne kartki, takie, nie takie do końca matowe. Widziałaś? Takie jakby perłowe. Aha, fajne. Także jak to w Pepco, nie było to drogie. I tu mamy jeszcze parę rzeczy. To jest jeszcze jedna siatka eko, której nie zużyłyśmy. I tak, mamy piękny dzienniczek z mopsem w koronie, w różowej sztywnej okładce i ten dzienniczek... Ej! No co? Ej, tu jest napisane Nikola. Czaisz to? Co? Kupiłyśmy nowiutki dzienniczek w Empiku i tu jest napisane Nikola. Ej, w ogóle o co tu chodzi? To nie wiem, ktoś przyszedł do Empiku i sobie wziął i zniszczył? No bo to jest zniszczenie czyjegoś mienia. I co robimy? Idziemy go zwrócić, czy korektorem sobie zrobimy, nie? Będziesz miała z pamiątką. Jeszcze ktoś pisał, tu jest napisane szkoła i ktoś pisał Nikola. A w ogóle myśmy tu nie zajrzały, no bo jak kupujesz nową rzecz, no to nie zaglądasz do środka. W ogóle jaka hamowa. I teraz powinnam zapytać, gdzie byli rodzice? Chyba, że ktoś to kupił i zwrócił. Z jakiegoś powodu, ale nie wiem. Mega, mega dziwna akcja. Luisek przyszedł zazdrosny, bo na okładce jest mops, a nie bulldog. Dobra, kolejne bloki. Bloki zawsze kupujemy w Pepco, bo one są tańsze. Czasami w Carrefourze albo w Auchan na sali, ale tym razem w ogóle nie byłyśmy w dużym markecie. I tu mamy za 3 zeta blok rysunkowy kolorowy. To zawsze musi być, nie? Blok techniczny, a ty wziąłeś sobie z mini? Blok techniczny, bardzo dużo kartek przydaje na plastykę, bo my zazwyczaj na plastyce rysujemy właśnie na technicznych. A, złote 49 i rysunkowy z jakimiś pieskami i on był za złote 49, czyli taka cena w sumie jak techniczny. Ale jestem w ogóle w takim szoku z tym dzienniczkiem. Znaczy jak chcesz, to możemy go, wiesz, wymienić. Ale on... Skorektoruje. No można to skorektorować. Masakra! Tutaj mamy zeszyt też taki mniejszy z kolorowymi kartkami, które są samoprzylepne. To też na pracy plastycznej, to też było w Pepco. Zeszyt w Donaty. W pięknej okładce, w kratkę. I też ma taki fajny, grubszy papier. Za złoty 49. A gdzie byśmy go kupiły? Też w Pepco. Także naprawdę piękny zeszyt, pięknie to wygląda. Pamiętaj, że masz jeszcze, Oliwia, okładki od cioci Kreci ze sklepu, tak. Piękne, wodne. Będą pasować na przykład. O, jest to gorąco. Masz. Także tutaj też w krateczkę mamy zeszyt. Tutaj mamy do Polaka w jedną linię, Luis oczywiście pije wodę. I on był za złoty 29, z napisem Never Give Up. Za chwilę wam pokażę hitowe zeszyty, które Oliwia sobie wybrała. Zeszyt z papieżem świętej pamięci do religii. Oliwia sobie taki właśnie wybrała, wyszukuje z aniołkami. Szczęście czeka tuż za rogiem, z jednorożcem i to jest bardzo fajna seria zeszytów z Empiku za 4 zeta. I właśnie jak byłam w poprzednim Empiku, to w ogóle ich nie było, a tutaj Oliwia sobie taki wybrała. I z tej serii też z bulldogami, nie jestem i dałem i dobrze. Naprawdę spoczko to wygląda i tutaj też mamy 60 kartek. Ten zeszyt Mermaid mi się bardzo podoba, on ma 80 kartek, 3,99, więc na przykład do matmy, jak więcej piszą, to można sobie wziąć taki grubszy. I hit, zestaw zeszytów w Empiku, ta kolekcja w sztywnych okładkach mi się tak podoba i Oliwia jakby wyczaiła wcześniej te zeszyty, nie? Tak, po prostu tak chciałam je mieć i w końcu mam. I one są piękne, tylko że wiecie, no dzieci mają dużo ciężkich książek,
Więc noszenie dodatkowo kilogramów w postaci sztywnych okładek, no to już jest trochę dużo, ale no wzięliśmy taki jeden. Musisz być lamą, żeby być glamour i to zeszyt do języka polskiego. Więc zobaczymy, jak nam się sprawdzi, no to wtedy kupimy może kolejny. I on był za dychę. No bo jednak te zeszyty w grubej okładce są trochę droższe. Dalej mamy zwykły korektor, on był z Empiku, nie pamiętam za ile. I teczka. I to jest taka teczka, że Oliwia powiedziała, że ona bez niej nie wychodzi ze sklepu. I to jest napisane, kiedy się uczy gdzieś na świecie, rodzi się jednorożec. I w ogóle ten tekst jest genialny. I ona nie była tania. Zobacz, ile ona kosztowała. Generalnie takie teczuszki można kupić dużo taniej. I teraz pokażemy wam nasze zakupy z kont. Ze świata książki. Mamy plecak. Wstawiłam tutaj zdjęcia Oliwii w dwóch różnych plecakach, których zakup rozważałyśmy. Ten jest tak fantastycznie wykonany. Ma tutaj naprawdę bardzo grube te... Jak to się mówi? Tę gąbkę. Ma pięknie wyprofilowane plecy i ma bardzo dużo kieszonek. I o to nam właśnie chodziło, żeby móc odseparować od siebie książki, od jedzenia, może nawet od zeszytów. Także tu mamy jedną, tu mamy drugą, tu mamy kolejną. I tutaj na przykład jeszcze możemy sobie włożyć jakiś długopis zapasowy. No, gdzie rybciu? A tu jeszcze jest jedna, widzicie? Taka ukryta. Także plecak jest po prostu absolutną petardą. Tutaj ma miejsce na napój, a ten plecak Moro z zeszłego roku tego nie miał, więc no to było męczące, nie? No, z książkami. Po prostu nie przemyślałyśmy w zeszłym roku tego. I mamy tu jeszcze zwykłe nożyczki, one chyba były za 6 zeta, czy jakoś tak? Tu jest chyba nawet cena. I też kupiłyśmy taki cyrkiel. On nie był drogi, więc obawiam się, czy on będzie taki porządny, no bo cyrkiel też trzeba mieć. Jeśli chodzi o linijki, ekierki, no to mamy z zeszłego roku. W ogóle bardzo dużo rzeczy Oliwia ma z zeszłego roku, typu bibuły. Mamy tyle kolorów bibuły, nie? No. To w ogóle w zeszłym roku chyba nie użyłaś tej bibuły ani razu. Nie wiem, gdzie jest rachunek, ale pamiętam, że ten plecak kosztował 109 zł albo 110. I w Empiku też były plecaki tej firmy, tylko nie było tak ładnego, były jakieś takie dziwne, nie? Takie niezbyt piękne, w jakieś... Nie, one nie były w cytryny. Nie pamiętam w sushi co. Nie, w sushi to były w tym, w świat książki. Ja mówię o tych z Empiku, z tej samej firmy. Co, one były takie, nie? Że nie były ładne i one były za 130 parę złotych, a tutaj za 110. No i petarda. Piękne. Tak, i w świecie książki, a właśnie w sumie nie skończyłam myśli, był ten plecak i bardzo nam się spodobał w sumie przede wszystkim Oliwii, plecak w sushi, w takie biało-różowe paseczki, ale on ani nie miał usztywnienia na tych, jak to się nazywa? Ramionczkach. Na tych ramionczkach, na tych paskach tornistrowych. Plus był z bardzo takiego cienkiego materiału, a to jest takie grube, wszystko porządne. No i jak wybrałyśmy ten plecak, to pani nam powiedziała przy kasie, że to jest bardzo dobry wybór, bo ten plecak w sushi to jest raczej na takie luźniejsze dni, na lżejsze jakieś tam zeszyty, bo przy dużych ciężarach on po prostu tego nie wytrzyma i on się rozpadnie. Plus nie można go prać, a był biało-różowy, więc pani też czyścić... Nie wiem, chemicznie, czy tam ręcznie, tak. No a taki plecak na przykład, tak jak w zeszłym roku Oliwii plecak nieraz się zabrudził, mokre chusteczki i pięknie wszystko schodziło. I tutaj mamy bardzo podobną tkaninę, taką grubą, właśnie porządną i wydaje się być wodoodporna, że myślę, że tu też nie będzie problemu z czyszczeniem, w ostateczności wrzuceniem do pralki, czy przepraniem ręcznym. Więc no spoko, w takie wrotki, w ogóle kolory są obłędne. Były, tak jak mówię, różne te plecaki, sprawdziłam też na Allegro. Na Allegro tej firmy plecaki można kupić za 7 dyszek plus 2 dyszki przesyłka, czyli 90 zł. No a tutaj mamy na miejscu stacjonarnie, plecak trzeba jednak przymierzyć. Gdybyśmy się wcześniej zabrały za kupno plecaka i innych rzeczy, Oliwia już cyrkiel sobie składa, no to może by było tak, żebyśmy przymierzyły w sklepie, zamówili przez net, ale niestety, no nie było na to czasu. Wakacje były w tym roku mega intensywne i były ważniejsze rzeczy, nie Oliwia? Po prostu to było takie na maksa łapanie chwili i wakacje minęły nam po prostu wspaniale.
Dawno nie miałam takiego poczucia, takiego perfekcyjnego wykorzystania czasu wolnego. Po prostu cudownie i różnorodnie, więc my większość tych rzeczy kupiłyśmy dzień przed, nie, dobra, dwa dni przed rozpoczęciem szkoły, bo niedziela była niehandlowa, w sobotę większość zakupów włącznie z tym plecakiem, czyli dwa dni przed rozpoczęciem szkoły, czyli to jest Back to School Last Minute, edycja 2019, jeszcze tak nigdy nie było, nie? Zawsze jednak kupowałyśmy wcześniej, to było rozłożone w czasie, to poszukiwanie i w ogóle. A w tym roku na wariata i też fajnie, nie? Przymitwione. Także dziękujemy wam bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli natomiast nie subskrybujecie mojego kanału, to super by było, gdybyście teraz kliknęli przycisk subskrybuj, dzięki czemu nie ominą was nowe filmy. A w planach naprawdę dużo ciekawych produkcji. I niektóre z Oliwią, spoza kadru, ale jednak z Oliwią. Tak, Oliwia? Tak. Oh yes. Oliwia, bardzo was serdecznie pozdrawiam. Także w imieniu Oliwki i swoim bardzo dziękujemy i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, kochani. Pa! Pa!